Ważne wydarzenia, ważne spotkania, najważniejsze rozmowy na starym rynku. Dzień dobry Marlena Siok, witam w kolejnym programie z cyklu Na Starym Rynku. A dziś moim i państwa gościem jest prezydent Łomży, pan Mariusz Chrzanowski. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Witam panią redaktor. Panie prezydencie, chciałabym zacząć od tej dobrej wiadomości. Miasto Łomża otrzymało 3,5 miliona euro w ramach funduszy Norweskich. Tutaj te pieniądze mają być głównie skierowane na budowę drugiej części bulwarów nad rzeką Narew. Właściwie mają być takim przyczynkiem do zainicjowania tej budowy, prawda? Tak. Kolejny duży sukces naszego miasta. Czekaliśmy z utęsknieniem, można powiedzieć, na informację dotyczącą podziału środków w ramach funduszy norweskich. Gdyż podział tych środków miał być już no, prawie pół roku temu, ale były jakieś rozmowy. Na linii Polska-Norwegia. Cieszymy się z tego, że my jesteśmy w gronie tych szczęśliwców, bo 29 samorządów otrzymało dofinansowanie po 3,5 miliona euro, czyli w przeliczeniu na złotówki to 15,5 miliona złotych. No, oczywiście zobaczymy, jaki kurs euro będzie w momencie, kiedy te środki będziemy wydatkować, ale co istotne, to to, że. Miasto Łomża spośród 213 samorządów, które aplikowały o te środki, no może być dumne z tego, że znalazło się na samym szczycie. To świadczy o tym, że też nasze wnioski są bardzo dobrze oceniane przez niezależne komisje, bo tych środków do Łomży udaje nam się pozyskiwać z różnych źródeł. I z, od, z Urzędu Marszałkowskiego i z ministerstw, ale jak też widzimy tutaj w ramach puli, która przeznaczana jest tak zwanych funduszy norweskich, to pierwotnie miało być 10 milionów euro, ale ja się cieszę z tego, że te środki są, bo przy podziale 10 milionów euro tych szczęśliwców mogło być tylko 15. Sama procedura aplikowania o te wnioski, to dwa lata, więc proszę sobie wyobrazić, jak duży, jak długi jest to czas, ale jak też bardzo ciężka praca osób, które w tym projekcie wzięły udział. Mieliśmy w tym czasie szereg różnych spotkań z doradcami, którzy przyjeżdżali z ministerstwa. Strategie, konsultacje, ankiety, ale efekt tych dwóch, lot, dwóch lat pracy no jest naprawdę wyśmienity, bo dzięki temu możemy zrealizować inwestycje, które ciężko byłoby nam zrealizować w ramach swojego budżetu, bo mówimy tutaj o inwestycji 10 milionów euro. Tak jak powiedziałem, no taki wniosek złożyliśmy, bo pierwotnie fundusze norweskie, norweskie miały być w 100% finansowane. Ale jest więcej samorządów 29, są też środki i to nam daje szansę do tego, żeby aplikować o kolejne środki, i już złożyłem też wniosek w ramach Polskiego Nowego Ładu na. Etap, kolejny etap bulwarów łomżyńskich, oczywiście w ramach tego drugiego etapu, bo teraz musimy dokonać etapowania, gdyż w ramach tych 3,5 miliona euro możemy wykonać pewne zadania. Teraz też ministerstwo skontaktuje nas z doradcą, z którym będziemy mogli tutaj dokonywać pewnych analiz, co w ramach tych środków możemy wykonać. No ale. Tak jak powiedziałem, 10 milionów euro, 3,5 miliona euro, I jeszcze środki chcemy pozyskiwać kolejne, żeby nie bazować tylko na budżecie naszego miasta. Stąd m.in. zadanie priorytetowe Bulwary Łomżyńskie zostały już wysłane do Polskiego Nowego Ładu. Oprócz tego wniosku również złożyliśmy dwa kolejne wnioski na budowę przedszkola nr 15 i też na wymianę dachu w hali sportowej przy szkole podstawowej numer 9, ale zaznaczenie właśnie, że ten pierwszy priorytetowy nasz wniosek to są bulwary wołomżyńskie, gdyż mamy pewną taką gradację w ramach wniosków polskiego ładu, pierwszy możemy złożyć na Środki, tak zwane bez ograniczeń. Tak? Tu nie mamy pewnych unormowań, ale już kolejne wnioski są to wnioski, które wartość projektów, jak chociażby tego trzeciego, czyli na wymianę dachów w hali sportowej, no wartość dofinansowania nie może być większa niż 5 milionów złotych. Ja liczę na to, że nam się uda, bo dotychczas, jak widzimy na przestrzeni ostatnich lat, miasto Łomża te środki pozyskuje. To jednak świadczy o tym, że naprawdę tutaj duża praca jest wykonywana i w urzędzie miasta. Duże też wsparcie mamy ze strony rządowej. Tutaj jest ogromna przychylność do tego, żeby właśnie takie miasta jak Łomża, miasto, które utraciło status województwa, miało szansę na rozwój. Czyli zatem budowa drugiego etapu bulwarów nadnarwiańskich będzie taką inwestycją strategiczną na kolejne lata? Tych inwestycji strategicznych mamy bardzo dużo, bo jak sobie podsumujemy też ostatnie lata, to widzimy, że pewne inwestycje, które były w przestrzeni marzeń, można powiedzieć, wielu poprzednich samorządów, zrealizowaliśmy. To chociażby Filharmonia Kameralna, to przecież Hala Kultury. Wcześniej to było w kwestii tylko dyskusji, co z halo targowo zrobić pytanie i wizja, wizja marzeń. To przecież dworzec też nowy, wyremontowany. Są to, są to zadania strategiczne i na pewno takim też zadaniem dużym, bo wielkość tego zadania, jakby samo przejście też wpisuje je do zadań strategicznych, są bulwary łomżyńskie, ale oprócz tego przecież realizujemy kolejne zadania. Które w poprzednich kadencjach samorządu nie były podejmowane chociażby rewitalizacja starego rynku. No i myślę, że taką wisienko na torcie będzie wieża Ciśnień, bo też mamy na to swój pomysł. No właśnie i pozostając przy tych inwestycjach o wieżę Ciśnień, na początku chciałabym zapytać, ponieważ projekt ten został również zgłoszony, czyli Eko-Wieża, Centrum Edukacji Ekologicznej w Łomży, na listę strategicznych projektów w nowej perspektywie unijnej, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Jaka jest szansa, że mieszkańcy Łomży za kilka lat być może zyskają właśnie odrestaurowaną wieżę ciśnień. Szansa jest bardzo duża, bo są duże środki w ramach kontraktu z Komisją Europejską. Te środki na następne lata będą wydatkowane stąd między innymi pomysł realizacji kolejnej dużej inwestycji w mieście Łomża i tutaj jestem też po rozmowach z marszałkiem województwa podlaskiego Arturem Kusickim, który ma wizję tego, żeby te środki były dzielone też na supregiony, żeby też supregiony miały możliwość rozwoju. Stąd między innymi nasz pomysł, żeby złożyć wniosek na dużą inwestycję, właśnie Eko-Wieża. Pomysł rodził się stąd, że musimy się wpisywać w strategie, też w pewne wytyczne, które są przedstawiane przez Komisję Europejską, i w ramach tego programu środki będą przyznawane na ekologię, na ochronę środowiska, na edukację. Stąd między innymi pomysł, żeby połączyć te elementy i też przy tym projekcie dokonać to, o czym też tylko mówimy i marzymy, czyli żeby nasza wizytówka Wieża Ciśnień odzyskała swój blask, bądź zmieniła, bo tutaj też różne są koncepcje, będziemy na ten temat też rozmawiać, jak ta Wieża Ciśnień ma wyglądać. Nasz pomysł jest taki, żeby w ramach tego projektu powstało Muzeum Przyrody w, we współpracy chociażby z Łomżyńskim Parkiem Doliny Narwi, Chcemy w tym muzeum, poprzez taki ciekawy sposób pokazywać dzieciom, młodzieży uroki naszego terenu, pięknego zresztą tak, bo widoki i zwierzę ciśnień są piękne, ale te muzeum umiejscowione byłoby pod wieżą ciśnień. Tam ta forma też przekazu byłaby nowoczesna, czyli jak odwiedzimy Chociażby takie nowoczesne muzea, jak Muzeum Nauki Kopernik, to tam widzimy, że tam są elementy takie interaktywne. Chcemy wykorzystywać techniki informatyczne. No oczywiście, dzisiaj to możemy w gestii pomysłów, tylko rzucać te hasła, ale ja wyobrażam sobie to, to ta, w taki sposób, że dzieci, młodzież, która przyjdzie do tego muzeum. Będzie mogła chociażby znaleźć się w takiej przestrzeni, gdzie interaktywne, gdzie są dookoła bagna, łosie. I to oczywiście jest wytwór już takich nowoczesnych technik poprzez okulary, gogle, gdzie można to założyć, zobaczyć. To Ciekawostki, które na pewno przyciągną nie tylko mieszkańców Łomży, ale myślę, że też szereg osób, które przez Łomże będzie przyjeżdżać. I takim elementem też w ramach tego projektu, który chcemy zrealizować jest właśnie wieża ciśnień, która by była punktem takim widokowym, kończącym też element chociażby wycieczki po Muzeum Przyrody. Do tego dochodzą oczywiście wymiary edukacyjne, bo tutaj też w ramach tego projektu chcemy wpisać rozwój szkolnictwa wyższego, w szeroko pojęte też współpracę z różnego rodzaju organizacjami, chociażby z Łomżyńskim Parkiem Krajobrazowym, jest pomysł, też marszałek prosił o to, żeby taki pomysł przedstawić i chcemy po prostu teraz o ten projekt zawalczyć i przekonać osoby, które będą decydowały o przyznawaniu środków, że warto tutaj w Łomży zainwestować i myślę, że mamy duże szanse poprzez to, że nasz projekt jest projektem ekologicznym, jest projektem, który pokazuje walory przyrodnicze terenów, to, o czym przecież mówią wysoko postawieni przedstawiciele Unii Europejskiej i na co też w nowej perspektywie Unii Europejskiej środki są przyznawane. Gdyby udało się pozyskać te środki, to o jakiej perspektywie czasowej mówimy? Zobaczymy oczywiście w jakim. Okresie, czy nie dojdzie do żadnych przesunięć? Tak, bo projekt jest na 2021-2027, więc może w tej kadencji udałoby nam się już rozpocząć pewne działania, ale tu mówimy o pomyśleń kilkuletnim, tak? czyli no, sam podział środków jest do 2027. My chcemy to zrobić jak najszybciej. Tu na pewno nie będziemy zwlekać na to, żeby taki projekt. Zgłosić, jak już będzie taka możliwość. Mamy pewną koncepcję, pomysł i myślę, że naprawdę jest to realne. Panie prezydencie, chciałabym zapytać także o kolejną inwestycję, o którą również dopytują mieszkańcy naszego miasta, czyli rewitalizacja starego rynku. Obecnie prace są wstrzymane, prawda? Jak mogliśmy usłyszeć, rzeczywiście tutaj pojawiły się pewne problemy z projektem dotyczącym rewitalizacji Starego Rynku, a mianowicie profesor Małgorzata Dajnowy, czyli Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków, zgłosiła uwagi odnośnie zagospodarowania zieleni w centrum Łomży. No właśnie, pod koniec czerwca odbyło się spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim Ochrony Zabytków w Białymstoku. Udało się dojść do porozumienia? Czy prace zostaną wznowione? Tutaj możemy już chyba oficjalnie poinformować mieszkańców miasta, bo taka informacja ukazała się na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu z Konserwatora Zabytków, że tutaj jest kompromis wypracowany. Widząc też, co się dzieje, bo tutaj mnie też to bardzo niepokoiło, że te prace, które na starym rynku powinny być wykonywane, w ostatnim czasie nie były. Kwestia wykopalisk, tego co udało nam się wykopać. No, sami Państwo wiecie, że. Te relikty, które zostały wykopane mają dużą wartość historyczną. Stąd między innymi przecież inicjatywa grupy mieszkańców, żeby jeszcze więcej odsłonić tych reliktów. No to spowodowało, że my musieliśmy jako miasto Bomza wystąpić z, z wnioskiem o projekt zamienny. I wówczas, kiedy wystąpiliśmy z tym wnioskiem, no pojawiły się te koncepcje nowe, które wcześniej nie były ujęte w tym projekcie, na który dostaliśmy pozwolenie. Więc ja bym tutaj też nie robił wszystkiego wokół dużej ilości zieleni, bo tych aspektów było dużo więcej, i to był spór na linii konserwatora zabytków i architekta, który w imieniu miasta Łomża. Ten projekt realizuje i tej koncepcji, której on przedstawiał, Co jest istotne, to my mamy w ramach tego projektu środki na środki zewnętrzne, na rewitalizację starego rynku, która ma spełniać funkcję kulturalno-rozrywkowe. I zresztą, jak robiliśmy też konsultacje, to mieszkańcy Łomży wskazali nam, że chcieliby, żeby na starym rynku była zieleń. Ale też, żeby było i miejsce na organizację imprez kulturalno-rozrywkowych. Stąd między innymi taką koncepcję przedstawiliśmy i ta koncepcja pierwotnie była zaakceptowana. Ale tutaj też idąc z tym, co chcą mieszkańcy, bo w trakcie, od, począwszy od tych konsultacji, które były i mieszkańcy mogli się wypowiedzieć, też pojawiały się kolejne głosy, że tej zieleni ma być więcej. I i tutaj jakby trzeba się w te głosy wsłuchiwać i tutaj nikt takby na siłę z urzędników, bo to mówimy o architektach, którzy mają pewną wizję, którą nanieśli na arkusze papieru, to nikt tutaj się nie upiera, tak? Tylko, że musi to spełniać wymogi projektu, tak? Żebyśmy nie stracili dofinansowania. Pod koniec czerwca widząc, że gdzieś jest tutaj spór Pomiędzy konserwatorem zabytków i, i architektem. Osobiście udałem się do Białego Stoku, żeby porozmawiać z panią konserwator, no, gdzie jest ten problem? Gdzie jest ten problem, że tak naprawdę w obrębie hali tylko targowej w ostatnim czasie trwają remonty? Jest są kopaliska. No, i nie mamy tego pozwolenia, jest, jest kwestia tylko wysyłanej korespondencji pomiędzy urzędnikami, architektem i konserwatorem. No, i po bardzo dobrych rozmowach z panią konserwator, bardzo życzliwych rozmowach i dużej przychylności, udało nam się znaleźć kompromis, gdzie architekt, który ten projekt realizuje, Przyjął te sugestie odnośnie chociażby ilości drzew, bo wcześniej była informacja, że tego nie dam, Nie będziemy mogli umiejscowić, bo automatycznie nie będzie już miejsca chociażby na organizację imprez, tak? bo będzie trzeba, żeby drugi rząd zieleni był posadzony. W związku z tym, automatycznie to zmienia nam koncepcję projektu, ale tutaj z panią konserwator. Ustaliliśmy, że zieleni będzie więcej, będzie 15 dużych drzew od razu takich, bo też była kwestia czy to mniejsze, czy od razu to będą duże klony, posadzone też blisko siebie, zmienimy układ latarni i tak naprawdę to jest kwestia zieleni, bo pozostałe kwestie, kwestie chociażby monumentu pod pomnikiem, no też tutaj architekt zrezygnował z tego, też już mówię osobiście brałem udział w tym spotkaniu, tak więc też szanuję te kwestie i historyczne, i archeologiczne, i też trzeba oddać tutaj też szacunek dla osób, które się zajmują się archeologią, sąd między innymi z pewnych kwestii, chociażby tych wykopalisk, które mają być odsłonięte reliktów, też pewne układy tych wykopalisk, w jaki sposób one mają być odsłonięte, to pozostawiliśmy w gestii konserwatora. I architekt miejski, architekt, no nie miejski, tylko architekt, który realizuje ten projekt, też to przyjął, więc takie spotkanie naprawdę było potrzebne. I ja z tego spotkania wyszedłem zadowolony i czekałem tylko tak naprawdę na informację zwrotną. Czy, czy to, co padło na tym spotkaniu, też będzie później przelane w formie takiej papierowej, można powiedzieć. Ale widzimy, że wszystko jest na dobrej drodze i tutaj naprawdę ogromne też i podziękowania, że udało nam się ten kompromis znaleźć, bo warto podkreślić to, że są inwestycje, które przecież są wstrzymywane przez długi okres czasu przez konserwatora zabytków, dlatego, bo nie udaje się dojść do zgody. Ale my tego uniknęliśmy i tutaj pełno paro już te. Ta inwestycja będzie realizowana i pod koniec roku, jeżeli nic oczywiście, bo to też trzeba zawsze sobie taki margines błędu wziąć, nie wydarzy. To myślę, że ta inwestycja już powinna być zrealizowana już w nowym sezonie wakacyjnym. Już szereg też i imprez sportowy będzie się odbywało na starym rynku, ale też będzie i miejsce dla ludzi, żeby przy fontannie, bo jest tam też w projekcie, przecież fontanna, to o czym mieszkańcy Łomży marzyli, można powiedzieć, powrót do tych do poprzedniej też koncepcji, kiedy była ta fontanna to myślę, że w tym okresie takim letnim też dookoła drzewa, więc ten wypracowany kompromis będzie z, tutaj z, z korzyścią tako dla naszych mieszkańców i każdy będzie na tym rynku się dobrze czuć, bo tak jak powiedziałem na początku, no zdania na początku były takie, żeby to wypośrodkować, żeby była zieleń, ale i miejsce na e, jakieś pikniki chociażby rodzinne, żeby tam mógł odbywać się sylwester miejski, żeby była fontanna, i też wokół tej fontanny mogło coś się dziać. Więc ten kompromis został wypracowany, czekamy teraz na efekt. Tak podsumowując, jak będzie statecznie wyglądał stary rynek, bo to też ciekawi bardzo mieszkańców. Projekty tego nie oddają, to trzeba będzie poczuć, bo stary rynek to musi być też taki duch starego rynku i jakby sama koncepcja, którą e, kilka lat e, temu tutaj wymyśleliśmy, Czyli, żeby najpierw ożywić hale kultury, wcześniej hala targowa, żeby tam odbywały się wydarzenia kulturalne, koncerty, to już się zaczyna dziać. Lokal gastronomiczny, też był przetarg na ten lokal. Żeby też zmienić wystrój starego rynku, żeby była tam fontanna, czyli miejsce, gdzie mieszkańcy mogą przyjść, i w takie właśnie gorące dni odpocząć odchłodzić się, żeby, było też, żeby były też miejsca zielone, żeby było tej przestrzeni. I też, żeby mieszkańcy czuli się bezpiecznie, bo to jest kwestia też i podłoża, które będzie się tam znajdować, i układu latarni pięknych, estetycznych, ale istotne jest to, żeby tam się dużo działo, też, tak, żeby ten rynek nie był tylko na przykład miejscem, gdzie ludzie przyjdą posiedzieć przy fontannie, żeby też wzorem wielu, no. Takich, można powiedzieć, sztandarowych turystycznych starych rynków, chociażby w Warszawie, w Krakowie, w Gdańsku, żeby tam też kwitło życie, żeby dookoła też ludzie mieli gdzie posiedzieć, zjeść, żeby ten nasz rynek, który przecież jest rynkiem średniowiecznym, no nawiązywał też do tego, żeby to było miejsce, spotkań wielu ludzi. Zrobiliśmy to, co my jako samorząd możemy zrobić, czyli wyremontowaliśmy halę targowo. Dookoła ulicy Starego Rynku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zostały wyremontowane. Kończy się remont Starego Rynku do końca roku, no ale to mieszkańcy poprzez swoją taką działalność, aktywność Mogą spowodować, że ten stary rynek będzie po prostu miejscem takim radosnym, miejscem, do którego my będziemy chcieli przyjść, będziemy chcieli przebywać. Stąd, między innymi, już dzisiaj można zauważyć, wokół hali targowej są przecież takie. E, wysokie schody. No może to miejsce będzie, gdzie pojawią się osoby krające, śpiewające, pokazujące swoją twórczość artystyczną. Może to będzie miejsce też, gdzie młodzież będzie e, przebywać. I, e, I tutaj to jest nasze, jakby, wspólne dobro my o to wspólne dobro e, musimy zadbać, bo infrastruktura to są tylko mury to są, e, e, to są skały, które. No, my musimy jako mieszkańcy Łomży też ożywić i, i sprawić, że na ten rynek będziemy chcieli przyjeżdżać. Panie Prezydencie, mówimy o przyszłości, o tych planach inwestycyjnych, ale ja chciałabym dokonać też pewnego podsumowania, czyli. Wrócić do roku 2020. Rada Miejska przyjęła sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za 2020 rok. No właśnie, dla nas wszystkich był to bardzo trudny czas ze względu na sytuację pandemiczną. Jak miasto poradziło sobie z realizacją tego budżetu i jak ten rok 2020 funkcjonował, Pana zdaniem? Regionalna Izba Obrachunkowa, czyli organ nadzoru nad samorządem terytorialnym, stwierdził, że Budżet został przeze mnie i moich współpracowników wykonany prawidłowo. W związku z tym, no, ta wyrocznia, można powiedzieć, dla samorządowców, w moim znaczeniu, była pozytywna. Ale też i to, co widać było podczas sesji absolutoryjnej, mieszkańcy, którzy pojawili się podczas tej sesji, którzy wskazywali pewne aspekty działalności miasta, czy to właśnie w ramach współpracy z seniorami, czy współpracy z przedsiębiorcami, ze środowiskiem sportowym, pokazali, mieszkańcy poprzez swoje przyjście i wyrażenie stanowiska, że w mieście w ostatnim czasie, w trudnym czasie, bo to trzeba podkreślić, że to był Czas, w którym no nigdy się nie znaleźliśmy, tak, no bo i inaczej funkcjonował urząd, i nie było organizowane wiele wydarzeń i środki przecież trzeba było przeznaczyć na inne cele, chociażby na ochronę zdrowia. Pojawiały się jakieś środki, z których też można było dodatkowo korzystać w ramach tak środków covidowych, inwestycje całe szczęście. Tutaj nie ucierpiały, można powiedzieć, tak, bo cały czas inwestycje były realizowane. Szereg projektów miękkich, oczywiście, poprzez pandemię nie mogliśmy uruchomić. Ale też i patrząc pod kątem finansów miasta, mimo mniejszych też przychodów z podatków, no bo też i zwalnialiśmy przedsiębiorców w połowie, no bo tak przyjęliśmy koncepcję, że jeżeli ktoś spełnia warunki, to mogliśmy mu zmniejszyć tą płatność o połowę z podatku nieruchomości. No to też pewne tutaj wpływy, które nie mogło, miasto nie pozyskiwało w tym czasie. Ale mimo tego, że przecież od już drugiej kadencji, bo odkąd jestem prezydentem miasta, nie podnosimy podatków, to udało nam się też te przychody mieć na bardzo dobrym poziomie, bo też nasi łomczynscy przedsiębiorcy w tym okresie podejmowali wiele inwestycji. To też trzeba podkreślić, że też. Jak to się mówi w kryzysie warto inwestować, więc niektórzy naprawdę nie patrząc na to też poszerzali swoje działalności. Widzimy przecież jak Łomża się buduje, ile powstaje nowych bloków, to też są przecież podatki od nieruchomości dla miasta. Więc nie zwiększając podatków te wpływy były większe. Mimo, że musieliśmy trochę tych środków przeznaczyć na pomoc dla przedsiębiorców, którzy nie do końca sobie poradzili też z kryzysem. Pandemia mocno dotknęła miasto Łomża? Pewnie perspektywa kolejnych lat, bo jeszcze nie wiemy w jakim, na jakim etapie jesteśmy. Miejmy nadzieję, że ta pandemia się skończy, bo jeszcze w sumie nie została, została ogłoszona, ale nie, nie zostało zdjęte to ogłoszenie. Teraz sytuacja widzimy, że jest stabilna w kraju, ale jeszcze przed nami przecież kolejne miesiące, więc zobaczymy, w jakim stopniu ta pandemia też. Wpłynie na to, co w naszym mieście będzie się działo przez najbliższe lata, ale patrząc na środki, które pozyskujemy, patrząc na wsparcie też z Urzędu Marszałkowskiego, które mamy pana Marszałka Artura Kosickiego, Marka Olbrysia, patrząc na wsparcie rządowe, bo tutaj też ogromna przychylność rządu polskiego, mamy dużo, dużo środków, które pozyskujemy właśnie z programów ministerialnych. Udaje nam się to lukę zapełnić i też dać taki motor napędowy, bo poprzez inwestycje no możemy przeciwdziałać kryzysowi, więc stąd między innymi w że tyle się dzieje, walczymy o kolejne środki. Oczywiście pojawiają się głosy, tak jak na sesji absolutoryjnej, części radnych, którzy mają jakieś argumenty, że jest kwestia kredytu, że kredyt ten trzeba spłacać. No, akurat sytuacja finansowa miasta jest na chwilę obecną, stabilna. To sytuację, którą przejęliśmy też w 2014 roku, no jeszcze mocniej mówię tutaj ten element rozwojowy nakręcamy tak, no, ale wiadomo, też w ramach tych projektów zewnętrznych cieszymy się ze środków, ale część trzeba mieć też, tak? Więc my tutaj, to zresztą widać, tak? te środki nie zmniejszamy do szkół. Nie robimy żadnych redukcji w naszych placówkach oświatowych, nie oszczędzamy też na oświacie, a tym motorem naszym mają być inwestycje. Panie prezydencie, to tak już tytułem końca: żebyśmy zostawili naszych mieszkańców też z taką propozycją pewną, sezon letni. Piękna pogoda, słoneczna, lato nas rozpieszcza. Miasto Łomża również przygotowało projekt Łomżyńskich wakacji. Co czeka na mieszkańców jeszcze w lipcu i w sierpniu? W tym roku ten projekt Łomżyńskich wakacji naprawdę jest bardzo obszerny i już pojawiły się w mieście plakaty. Już na stronie internetowej naszego miasta www.lomza.pl jest informacja, co na te wakacje przygotowaliśmy dla naszych mieszkańców. Ja tak w skrócie może powiem, bo tych naprawdę pozycji, które proponujemy naszym mieszkańcom, jest naprawdę dużo. I tutaj w tamtym roku, chociażby bardzo ze względu na pandemię, też sprawdziło się kino samochodowe. Więc w tym roku, jak sobie zobaczymy na plakat, to jest bardzo dużo sensów filmowych. Mamy i kino na leżakach, które. Odbywać się będzie w Parku Jana Pawła II. I też kino, które w latach poprzednich było w parku, w parku, ale też i w Domku Pastora i kino samochodowe. To nam się sprawdziło w okresie pandemii. Tak naprawdę w tamtym roku dużo nie mogliśmy zrealizować wydarzeń, ale kino samochodowe cieszyło się dużym uznaniem i to kino samochodowe i dla młodszych, bo są już bajki kinofamilijne, no, ale i e, dla e, starszych. E, mamy chociażby na bulwarach, e, no na razie na tych bulwarach, które mamy, czyli ten pierwszy etap, występy zespołów muzycznych. Też tutaj zgłosiliście seniorzy i co weekend e, grają e, dla naszych mieszkańców tak zwane są to e, potańcówki. E, mamy też w ramach e, takiego pomysłu, które które też zaproponowałem mieszkańcom naszego miasta, żeby mieszkańcy zgłaszali projekty w ramach organizacji imprez w parku Jana Pawła II, więc mamy też kilka imprez w parku Jana Pawła II, już, już dwie imprezy w sumie się odbyły, bo i Dzień Dziecka i ostatnio mieliśmy też 4 lipca też wakacyjny piknik. Ale mamy też kolejne imprezy, więc też, też warto zobaczyć sobie, i którego dnia te imprezy się odbywają. I taka impreza duża, którą mieszkańcy Łomży bardzo lubią, czyli Gościniec Łomżyński, też dwudniowy Gościniec Łomżyński w tym roku pod koniec wakacji, pod koniec sierpnia, ostatni weekend sierpnia. Tutaj mamy gwiazdy już zakontraktowane, to taka ciekawostka, bo są to gwiazdy, które miały wystąpić dwa lata temu. Tylko w tamtym roku przedłużyliśmy aneksem, więc gwiazdą wieczoru ma być Margaret. Poza tym zespół z Adam Kalinowski, też gwiazda muzyki włoskiej Francesco Napoli, więc naprawdę jest. Bardzo dobry zestaw, wydaje mi się, też tutaj wykonawców, ale miejmy nadzieję, że sytuacja nam pozwoli na organizację tego koncertu. Na razie jest stabilniej, oby tak dalej. Otóż to i z takim zaproszeniem zostawiamy naszych widzów. Ja bardzo dziękuję za spotkanie i za przybycie do studia. Dziękuję, pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. A przypomnę, moim i Państwa gościem był prezydent Łomży, pan Mariusz Chrzanowski. Dziękuję bardzo.